Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, przedstawię Wam dzisiaj partię którą rozegrałem w Title Tuesday z arcymistrzynią szachową z męskim arcymistrzem tak się nazywa ta kategoria szachowa, kobieta może również posiadać męskiego arcymistrza tak się dzieje w przypadku Walentyny Guniny, która była moją przeciwniczką graliśmy tempem 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika, może króciutko o mojej przeciwniczce Rosjanka, która w 2000 w 2012 roku była mistrzynią świata w szachach błyskawicznych, więc tym bardziej e, zaszczyt i e, za możliwość gry z tą zawodniczką. E, przede wszystkim na Olimpiadach zdobywała duże sukcesy, w Mistrzostwach Rosji, w Drużynowych Mistrzostwach Świata. Wiele można tutaj o niej powiedzieć. Zapraszam do internetu, jeżeli ktoś jest ciekawy jej kariery. Mój drodzy, przejdźmy do rzeczy. E, zagrałem posunięcie D4, przeciwniczka odpowiedziała D5, C4. Gamit Hetmański nam się szykuje. C6 ze strony przeciwniczki, i e, szykuje nam się w tym momencie obrona słowiańska po takim posunięciu. No ja tutaj e, gram po prostu posunięcie E3, żeby od razu bronić pionka na C4. Skoczek na F3 ze strony mojej e, przeciwniczki. Skoczek na C3 sprawa normalna. No i tutaj E6. Oczywiście można było też wyprowadzić gońca na F5, to też jest naturalny sposób e, gry w tym, e, w tym debiucie w tym momencie ale przeciwniczka postanowiła zagrać e6, skoczek f3 z mojej strony goniec d6, normalna sprawa, wyprowadza się tutaj gońca, nie boimy się kompletnie c5, ponieważ goniec może sobie zagrać na c7 po skoczku d7, opcja jest zagrania e5 bardzo nieprzyjemna sytuacja dla białych się może robić, więc takie pionki za szybko jak przepchamy to też niedobrze więc trzymamy tutaj w centrum i staramy się wyczekać, aż przeciwnik tutaj nam w tym wypadku Walentina, Gunina tutaj nam jak wybije na c4, będzie Myślę, że dla białych całkiem dobrze Bo jest możliwość zdobycia centrum Zagrałem Hetman C2 I tutaj pomyślałem sobie tak Jak przeciwniczka zagra mi skoczkiem na D7 No to będę miał dla niej niespodziankę Tak się stało Zagrała na D7 I zagrałem tutaj taki wariant Który dawno nie występował w moim repertuarze Ale myślę sobie, gram blica Trzeba zaostrzyć pozycję I spróbować zagrać mocno, mocno, ostro, ostro Zagrałem G4 tak, niektórzy, co śledzą tutaj Janka Krzysztofa Dudę, to widzieli taki ruch G4, ale w innym wydaniu. Tutaj można tak grać. Jest to posunięcie na aferę. Michał Krasenkow, arcymistrz Polski, taki ruch stosował niegdyś, stąd też takie posunięcie wziąłem i troszeczkę analizowałem tę partię. Tutaj um, można wybić. Są różne warianty ciekawe po wieża G1. Chodzi o to, żeby tego skoczka odstraszyć i zbić tam pionka na G7, ale uwaga, jak skoczek zbije na G4, wieża G1 Skoczek bije na H2 Tutaj skoczek bije na H2 Tutaj sobie wyobraźmy tą pozycję Goniec wybija na H2 Na końcu wybijamy jednego pionka A potem jest opcja wybić drugiego No ale to jest inicjatywa ze strony białych bardzo duża e, Można w ten sposób e, grać No a przeciwniczka moja nie zbiła na G4 Zagrała h Taki ruch również jest możliwy Bała się pewnie tych komplikacji To jest taka słuszna droga I wieża G1 od razu zagrałem Wieża G1 żeby... No roszady już krótkiej nie będzie Ale jest opcja H4 g 5. Teraz nastąpiło bicie na C4, to jest dobra droga, e, dobry wybór, dlatego że jak atakujemy tutaj na skrzydle, to ktoś musi odpowiedzieć w centrum lub e, na skrzydle hetmańskim, więc tak też się dzieje. Goniec od razu wybił i B5. I teraz bardzo ważna sprawa: ten goniec musi odejść w odpowiednie miejsce. Jest kilka opcji, oczywiście, która opcja jest najlepsza. Najlepszą opcją jest zagranie gońcem na E2, aby pilnować tego skoczka, bo często się tak dzieje, że jak goniec staje na, B, na B7 i potem czarne próbują grać C5, no to ten goniec od razu atakuje skoczka, a widzimy już ma podparcie. A 6 ze strony tutaj Walentyni Guniny, arcymistrza szachowego. W tym momencie, no, postanowiłem zagrać koniec D2. No, wyprowadzić wszystkie figury. Już dokładnie nie pamiętałem wariantu tutaj, troszeczkę graliśmy już na czuja. Znaczy, przynajmniej ja grałem na czuja. Pamiętałem tylko, że jest opcja długiej roszady. No, a co się będzie działo, to już wszystko zależy od czarnych. Moi drodzy, tutaj należało też spróbować grać H4 i G5, żeby szybciej tutaj, próbować też grać pionkiem G6 i męczyć. Widzimy też, że nie za bardzo pozwalamy czarnym zrobić krótkiej ruszady, bo ten atak jest dosyć groźny, więc trzeba uważać. No ale dobra, poszło goniec D2, goniec B7 ze strony mojej przeciwniczki, i teraz zagrałem H4. No dobra, trzeba się zliczyć z G5, oczywiście. Hetman E7. Ten ruch jest ciekawy, w miarę logiczny, bo. Pomaga przede wszystkim dojść pionkowi do E5, pomaga pionkowi dojść do C5 i szykuje prawdopodobnie długą roszadę. W tym momencie, no, niestety zagrałem takie posunięcie zbędne. Nie, by, nie był to jakiś wielki błąd. Należało próbować grać E4 ostro, ale tu jest tak dużo kombinacji, dużo komplikacji, że nie byłem w stanie wszystkiego policzyć, szczególnie na tak krótkim czasie. No cóż, trzeba być dobrze przygotowanym w debiucie, ale wydawało mi się, że jest całkiem dobrze. E4 jest tutaj najlepszym ruchem. Zagrałem A3. Stwierdziłem, że y, nie pozwolę pionkowi mi y, skoczka odepchnąć, chociaż ten skoczek na a4 też wystał dobrze, pilnował przede wszystkim pola c5, bo czarne chcą tutaj grać ta c5 i otwierać gońca w przyszłości. Y, dobrze, no ale a3 poszło, y, to poszło, wieża c8, no dobra, y, ten ruch... Y, jest najlepszy, bo tutaj należało próbować grać przede wszystkim C5, żeby troszeczkę otworzyć tą pozycję. No ale cóż, wieża C8 wydaje się solidna, tak? No widzimy, że król prawdopodobnie zostanie w centrum, więc długa roszada tutaj czarnych nie interesuje. G5. Poszło G5 od razu, wybicie, wybicie. No piątkiem trzeba i skoczek D5. No, i tutaj y, mogłem spróbować zagrać G6, żeby y, troszeczkę zaatakować przeciwniczkę. Mogłem też zagrać dobre posunięcie pod tytułem B4, żeby przyblokować punkt C5. Ale moi drodzy, zagrałem koń E4. No, i koń E4 jest ruchem. Y, no, takim normalnym, powiedzmy, no, dzieje się trochę w każdym razie w centrum, trochę trzeba policzyć. Tutaj przeciwniczka moja mogła odpowiedzieć ruchem C5, co by było dobrym zagraniem. I mimo wszystko, że oddaję tutaj gońca i sobie przestawmy na przykład bicie tutaj, bicie tutaj. No i z tego e, moi drodzy, związania e, z C, z linii C trzeba zejść. No i można było zagrać Hetman E4. Ciężko też na pozór zagrać takie posunięcie pod związanie gońca, ale widzimy, że ten goniec nie jest broniony, więc skoczek za bardzo nie może się gdzie ruszyć, żeby zrobić jakąś krzywdę. A więc, po na przykład, po takim ruchu i Hetman by wybił na D4, no ta pozycja jest około równości e, para gońców po stronie białych. Więc, no, jeszcze myślę, że sporo gry, dużo, dużo fajnych możliwości mogłoby się tutaj zadzieć. No, tak nie poszło. Po E4 e, od razu zostało zagrane goniec B8, no, i to nie jest najlepszy ruch. Mimo wszystko, chociaż to odejście wydaje się dobre. Ja tutaj zagrałem b4 i moja przeciwniczka jest troszeczkę, że tak powiem, ściśniona, 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 dlatego że te c5 nie może być zagrane. No i wydaje mi się, że to jest fajny taki ruch, b4 często grywałem w gamicie hetmańskim, tak sobie to pomyślałem, że będzie dobrze, no ale jest e5, no i słusznie. E5 jest ruchem, który rozbija te centrum i zagranie całkiem, całkiem. No i moi drodzy, tutaj mogłem zagrać dobrze. Mogłem zagrać G6, od razu wtrącić to posunięcie. No F6 trzeba było zagrać bronić i skoczek na G3 przemanewrować, żeby wskoczyć na F5. I ta pozycja jest bardzo dobra dla białych. Tu się nic nie dzieje, tu jest wszystko kontrolowane, mimo że króle tańczą w centrum, ale wszystko się trzyma. No niestety, tak nie zagrałem. Postanowiłem wyprowadzić figurę ostatnią do gry, co nie jest najlepsze, ale wydaje mi się, że nie jest oczywiście jeszcze źle. Tutaj e, zostało zbicie, zostało zbity, został zbity pionek, skoczek wybił tego pionka, no i właśnie jest ten ruch C5. No ten ruch C5 jest ruchem mm, takim, który Troszeczkę mi tutaj przeszkadza na pozór, ale okazuje się, że to jest gruby błąd. No i teraz trzeba to wykorzystać. Możecie sobie zatrzymać materiał na chwilę i spróbujcie znaleźć dobre posunięcie dla białych. Od razu powiem, że wykonałem w partii ten ruch, z czego jestem zadowolony, bo już widziałem pewnego rodzaju tutaj kombinację i pewnego rodzaju tutaj układankę. Ja już ten ruch pokazuję, uwaga, skoczek F5. no Narzuca się. Ten ruch oczywiście. Jeżeli będzie bicie, no to tutaj mam strzał na przykład na C8 i bicie Hetmana. No jest taka oczywiście możliwość. Oczywiście też mogę odejść Hetmanem na D3, trzymać tego skoczka. No ale przeciwniczka zagrała Hetmanem na E5. No i ten ruch tym bardziej do najlepszych nie należy. Znowu trzeba odpowiedzieć bardzo yy, dynamicznie. No i proszę bardzo, możemy zatrzymać kolejny, po raz kolejny film i szukamy tego dobrego ruchu. Moi drodzy, F4. No właśnie, nie można zbić skoczka na F5. Mianowicie, bo jak będzie bicie na F5, skoczek deszyć daje szacha, goniec odbija i Hetman wybija na F5. Mamy Hetmana za dwie lekkie figury. Przewaga jest ogromna. No więc y, po tym ruchu y, F4 moja przeciwniczka y, zagrała... Y, Skoczkiem na B4. No, posunięcie na pozór dobre. Na pozór dobre, bo chodzi o to, że jak ja tutaj wybiję, no to będzie wybicie na E4, i ten Hetman ucieka, że tak się wyrażę. Ale no tutaj trzeba zagrać po raz kolejny dobry ruch, i jestem z tego bardzo dumny, bo mi się to udało. Wymyśliłem sobie takie posunięcie skoczek z E na D6. Dobry ruch, moi drodzy, dobry ruch. Widzę, ja widziałem, co ja tutaj myślałem. Myślałem tak: jak goniec zbije na D6, to zbijam na D6. Hetman wybija i ja wybijam gońcem, odzyskuję materiał i jakiś tam pozorny atak zostaje po linii D. Tak sobie to y, wymyśliłem. No, goniec wybił tutaj, ale okazuje się, że w tym momencie jest jeszcze lepsze zagranie. Mianowicie, uwaga, mogłem zbić po prostu skoczka. Czyli tak, przeciwniczka mi bije skoczka, ja biję skoczka, e, CB. No i na przykład, no, CB, znaczy AB i CB mogłoby nastąpić i... E, zagranie e, Hetman na D3. Hetman na D3, i teraz zauważcie, że w tym momencie nie ma za bardzo jak e, uciekać Hetmanem. Gdzie Hetman ma się poruszyć? No na C5? Na C5 może, no to będzie jakaś tam opcja bicia na D6, widełki, jest wszystko fajnie. E, jak Hetman E4 to bicie tutaj, oczywiście, jak Hetman E6 to bicie na G7. E, Wygrywam materiał, wygrywam partię, prawdopodobnie. Tak nie poszło. Jeszcze po tym ruchu, em, zamiast bicie na y, B4, mo, y, mogła, mogły czarne zagrać np. Hetmanem na D5, no tak, pod wieżę nie bardzo się chce, ale goniec C3 jest dobrym zagraniem i robią się po raz kolejny problemy z Hetmanem. Hetman musi odejść, a w następnym ruchu wieża i skoczek robią swoje na D6. No tak mogłoby być, tak nie poszło. Po tym posunięciu ja po prostu zbiłem czyli zgodnie z planem, co myślałem. Hetman wybił. Na D6. No i tutaj należało zbić pionkiem, wybiłem gońcem. No stwierdziłem, że jak będzie wybicie, no to wybijam na C8 i wybijam oczywiście na D6. W tym momencie moja, moja oponentka zagrała Hetmanem na E6, atakując mi pionka, no to wróciłem grzecznie gońcem. No i e, podsumujmy teraz tą sytuację, moi drodzy. Partia jest o wiele, znaczy pozycja jest o wiele lepsza dla czarnych. Dlatego, że moją pionka więcej i żadnych problemów. No ale ruch, po którym y, ja tutaj troszeczkę się ożywiłem i to jest ruch C4, niestety nie najlepszej. Tutaj myśli, dlatego że mamy od razu piękne wtrącenie goniec na G4, tak też nastąpiło. Hetman poruszył się na E7 blisko króla, no i goniec zagrał na B4. Ja świadomie moi drodzy oddaję tego pionka. Świadomie oddaję, oddałem tego pionka na E3, bo jak Hetman by się zasłonił, to zostaje z gońcami, które tutaj nieźle przeszywają te diagonale i jeszcze wieża dobrze działa. Widzę, że mam tutaj przeciwnik, czeka ma trzy pionki na jeden, ale te pionki jeszcze nie dochodzą, nie są aż tak groźne. No, i poszło. Poszło zagranie na E3. Lepszym rozwiązaniem byłoby zagranie skoczkiem na C5, ale to się łatwo mówi, gdy ma się minutę 40 sekund na zegarze. To czarne taki ruch musiałoby zagrać, żeby stanąć w miarę równo i stabilnie. Tutaj mogłoby nastąpić na przykład bicie. Hetman mógłby wtrącić na E3 i hetman mógłby się zasłonić. Tutaj też bardzo ładne wtrącenie następuje. No Widzimy, że jak wieża bije, to bijemy tutaj król bije, bicie z szachem, król odbija i go niec odbija. Mamy różnopolowe gońce, pionek, więcej u czarnych, ale myślę, że blisko remisu. W każdym razie mo można by było tu odejść. Bicie na E2 bicie królem i goniec mógłby zbić. Taka pozycja mogłaby powstać. Jest jakość mniej u czarnych, za to są dwa pionki więcej. No i myślę, że też koło równości zawsze mogę spróbować tutaj wybić e, tego skoczka, ale myślę, że jakość więcej całkiem dobrze to wygląda, można było próbować wymienić na przykład wieże na h1. E, taka pozycja mogłaby nastąpić, dla czarnych byłaby ciutkę lepsza. No ale poszło w partii, hetman bije e3, oczywiście hetman się zasłonił, hetman został wymieniony i król wybił na e2. Taką pozycję w głowie widziałem e, Kilka ruchów wcześniej i byłem z niej zadowolony, bo stwierdziłem, że no tu mam związanie, więc to musi być dobre. Nawet jakiś taki szach na H2 no myślę, że za wiele nie zagrozi. No, goniec C6 wydaje się logiczne, żeby bronić skoczka, no ale wieża cały czas jest tutaj pod związaniem i mam czas na zagranie. Na przykład wieża G na E1 i planuję tutaj niezły, niezły atak na króla. W tym momencie wieża zagrała na A8. No Cóż, najlepszym zagraniem to nie było, dlatego że tutaj król cały czas zostaje w centrum i są konkrety, moi drodzy. Król F2. No, mogłoby nastąpić król F2 z atakiem na króla. Król, y znaczy nie mogło, tak nastąpiło, przepraszam. Król ruszył na D8. No i teraz. Y było świetne zagranie, mianowicie e, goniec na A5, dlaczego ja takich szachów nie widzę prostych, przecież to jest samograj zobaczcie, e, gońce pięknie współpracują z wieżami wieże po prostych liniach z kolei gońce po przekątnych bardzo dobrze tutaj e, strzelają w króla, jest niezwykle niebezpiecznie, król mógłby ruszyć na przykład na C8, no i bardzo dobre zagranie wieża D6 z atakiem na gońca, a tu związanie jest już nieuniknione, goniec też ma problemy, nie wiadomo jak grać, no jakby na przykład na przykład król ruszył tutaj na b7, no to mamy bicie po prostu na d7 i zdobywamy figurę. W tym momencie po król d8 zagrałem wieżą na e7. No też stwierdziłem, że bije tutaj na d7 zaraz z szachem, dwa gońce za wieżę i będzie dobrze. Dostałem szacha na h2. Taki ruch oczywiście widziałem. Gram tutaj i widziałem takie posunięcie, rzecz jasna wtrącone. Król na h3 i muszę bronić gońca. No i teraz... Uwaga, no wieża powinna wybić tego gońca, no powinny y, czarne zagrać w ten sposób, trochę mają więcej oddechu, bo jak król wybija, no to jest posunięcie a5, ale jest goniec też d6 i różnobarwne, ale mm, ten goniec trzyma tutaj jednak b4 i te pionki się jakoś nie łączą i nie idą taranem. Y, no ale myślę, że <laughs> tutaj czarne mogły w ten sposób jeszcze próbować grać, y, na, y, mieć jakieś szanse, no ale cóż, y, w partii po król h3... Nastąpiło król C7. No ten ruch już totalnie przegrywa, ale ja oczywiście nie zauważyłem, jak wygrać tą pozycję. No i troszeczkę tutaj podniosło mi się ciśnienie, aczkolwiek wiedziałem, że mam wszystko pod kontrolą. Można było zagrać goniec A5. Goniec A5, król B7 Wieża bije tutaj na D7 Zobaczcie, goniec bije Ja mogę odbić z szachem król gdziekolwiek Na przykład na C6 i wybijam wieżę Dwa gońce więcej Pozycja totalnie wygrana Tak mogłoby nastąpić, nie widziałem tego kompletnie Po król C7 po prostu Uwaga, zbiłem tutaj na D7 Bo przede wszystkim Zobaczcie, że grozi mat Grozi mat, więc trzeba działać Z szachami w sensie dawać figurami szacha no, tak też postąpiłem e, tutaj przeciwniczka no nie wybiła bo ja bym tutaj e, wybił i wziął wieżę więc król poruszył się na B6 w tym momencie miałem 50 sekund i nie wiem dlaczego panikowałem myślałem, że mam mniej, mniej e, troszeczkę czasu a przeciwniczka miała sekund 20 no i teraz e, oczywiście nie chciałem dostać mata więc zagrałem wieżę D8 e, co się e, tutaj z, e, co się tutaj wydarzyło, to y, poszła po prostu wymiana. Y, no i y, zagranie A5. Y, gońcem zagrałem na C3, moi drodzy, i y, tutaj Valentina Gunina popełniła duży błąd, grając z wieża G1. Ja tego ruchu nawet nie zauważyłem, po prostu widziałem, że gdzieś wieża odeszła. To już troszeczkę, mimo, mimo wszystko, miałem dużo czasu. No i zagrałem goniec na D4. Przeciwniczka się tutaj. Poddała, z czego byłem niezmiernie zadowolony. Myślałem, że wygrałem na czas, a okazuje się, że przecież e, biorę wieżę na G1, czego nie widziałem. Na pierwszy rzut oka e, tutaj arcymistrzyni e, po prostu e, pomyślała za mnie: jakby na przykład e, król zagrał na C7, no to mamy szacha i w następnym ruchu biorę po prostu wieżę. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. E, Skal parcymistrzowski zdobyty, z czego się niezmiernie cieszę, no i życzę powodzenia przy szachownicy, do zobaczenia następnym razem. Cześć!